jest właściwie taki moment, taki dzień, kiedy w jednym miejscu możemy wykorzystać czas, że mamy go tak naprawdę na co dzień bardzo mało, na to, żeby zaplanować swój ślub w sposób idealny, ale też, żeby być na bieżąco z trendami ślubnymi, bo jak wiemy, ten rynek trendów ślubnych się zmienia bardzo dynamicznie. My, prowadząc te targi właśnie w Galerii Twierdza, mamy okazję obserwować to, jak dynamiczny jest ten rynek, jak te zmiany postępują, jak też wymagania klientów się zmieniają pod względem nie tylko sukien ślubnych, ale i garniturów, bo to jest jakaś podstawa, ale też na przykład usług fotograficznych czy filmowania ślubów i wesel, więc zachęcamy zawsze i polecamy takie miejsca i taki czas, jakim są targi ślubne. Ilu wystawców znajduje się dzisiaj? Dzisiaj jest ponad 40 wystawców. Różnie bywa w różnych latach, jest czasem więcej, czasem mniej. Jak zmienia się ta moda na przełomie ostatnich lat? No troszeczkę się zmienia. Co roku, co sezon jest jakiś tam hit. Tego roku królują troszeczkę kolory. Cappuccino, łosoś, dużo golizny, takiego seksapilu. Także coś się zawsze zmienia. Każdy sezon przynosi swoje jakieś hity. Kiedy ten wielki dzień? 27 lipca tego roku. Dzisiaj czego poszukujecie? Garnituru. Garnituru przede wszystkim i obrączek. A czy przyszła panna moda? Już ma suknię? Mam. O dziwo mam. Teraz tylko różne dodatki. Dzisiaj tutaj warto przyjść, warto zobaczyć, warto zapoznać się z ofertami? Jasne. Myślę, że zawsze to coś nowego. Można coś ciekawego dla siebie odnaleźć pośród ciekawych ofert, czy to przy obrączkach, jak przed chwilą byliśmy w Duke Diamonds. Myślę, że można coś dla siebie znaleźć. Trend wśród par młodych. Wolą te stare marki, czy jednak te nowsze auta? Zdania są podzielone i to jest tak, można powiedzieć, pół na pół. Część osób woli nowoczesne samochody, część pozostaje za klasykami. Czy przyszli Państwo młodzi chętnie szukają animatorów dla tych najmłodszych gości? Coraz więcej jest chętnych osób, którzy chcą się zająć nie tylko gośćmi dorosłymi, ale również dziećmi. Jest to coraz częściej spotykana okoliczność zabaw z dzieciakami, żeby się zająć nimi nie tylko dorosłymi, ale dla dzieciaków coś fajnego też. Czy Polacy przekonują się do DJ-a na weselu, czy jednak bardziej trzymają się tej starej wersji, czyli orkiestry? W moim wieku ludzie bardziej się właśnie przekonują do DJ-i. Ze względu na to, że tak, DJ poprowadzi, zagra wszystko, o co go poproszę, no i przede wszystkim cenowo. Targi ślubne, czy warto tu być? No wydaje mi się, że warto. Jest kilku fajnych usługodawców, zawsze można znaleźć coś ciekawego na swoje wesele, ślub. Ślub nie taki straszny, jak ma się pomóc. Tak, pomoc jest bardzo istotna, rodzinę, przyjaciół, zawsze ich wsparcie jest ważne.